Witam w kolejnym filmie. Oczywiście jestem cała mokra, mokre włosy i tak dalej dosychają, więc proszę się nie zdziwić, że to tak dziwnie wygląda, ale jestem po przypłynięciu dużej ilości i po lekkim przeschnięciu, żeby się po prostu już ubrać, ale generalnie jest cała mokra, wracam. Nie za bardzo mam czas wysychać do końca, zresztą nie widzę w tym sensu, zresztą się fajnie tak wraca z takimi mokrymi włosami, bo człowiek się może jeszcze tak przedostać i w ogóle nie odczuwać upału, jeszcze cały czas być w tym takim chłodzie tego bycia przed chwilą co w wodzie. No dobrze, w każdym razie niestety nie zabrałam sobie pojemniczka, myślałam, że sobie nazbieram. Między innymi, nie wiem czy widać, rokitnik, płatki dzikich róż i różne inne rzeczy, ale nie zabrałam, no to nie zabrałam. Szczerze mówiąc, tak bardzo chciałam wykorzystać czas, że tak mega szybko wstałam, że stwierdziłam, że muszę się szybko zebrać i pływać, pływać, pływać. Tak mi teraz naszło a propos jakiegoś, znaczy pewnego materiału, który mi dopowiedział YouTube, nie wiem kiedy to było, wczoraj, przedwczoraj, w każdym razie dopowiedział mi taki materiał, jakieś tam powiedzmy faktach odnośnie perfum, jakby takich podstawowych informacji, które należy znać, żeby w ogóle na temat perfum rozmawiać, więc oczywiście są to takie informacje typu nie rozcierajmy, takie dosyć różne oczywistości, które są troszeczkę nieaktywne w tym momencie tak naprawdę, oczywiście mamy atary, które należy rozcierać, oczywiście mamy perfum ogólnie olejkowe, tylko nie wiem, jakieś różne olejki. Może teraz mi jakaś znowu osa, nie osa, czy coś mnie atakują. One wyczuwają w kółko jakieś perfumy, Boże. Fuf. W każdym razie to już nie pierwszy raz. Dobra, muszę uciekać. Chciałam trochę uciec, żeby straciła mnie z nosa. No dobrze, w każdym razie, więc... O nie, ona jednak znowu dalej. Tak naprawdę, więc to są czasami już takie po prostu niby podstawowe, niby takie banały odnośnie perfum, ale już niektóre nie zdezaktywowane, że tak powiem. Ale też, czy faktycznie jest sens powtarzać w kółko te same informacje? Jakby perfumy mają głowę, serce, bazę. Perfum nie rozcieramy, bloterki nie. Jakby to są już cały czas takie jakby trochę mity, nie mity. Musimy też, właśnie do czego się odnoszę, więc tam była kwestia, że takie kwestie jak ekstrakt, jak to się mawia, od Parfum de Toilette, od Ecologne i tak dalej, o Fresh, że to jest wszystko powiązane z zawartością olejków. Wspomniane było olejków eterycznych, więc w pewnym momencie faktycznie tak się ludziom to wydawało, ale trzeba wziąć pod uwagę coś takiego, że to, co stanowi tą część zapachową w perfumach, to nie muszą być olejki eteryczne. I że tak naprawdę, jeżeli mówimy o pracy ze składnikami, pracy perfumiarza, to wychodzi na to, że wiele cudownych składników to wcale nie olejki eteryczne, że mamy składniki, które są dużo lepsze niż olejki eteryczne, że mamy na przykład, nie wiem, składniki jakieś tam leśne, z różnych iglaków, nie iglaków, jakieś różne kwiatowe, nie kwiatowe i różnego typu możemy mieć składniki. Różnego typu i jedne lepsze, drugie gorsze. Gdy są gorsze, to potem mamy pewne skutki w perfumach, co już kiedyś mówiłam a propos jakości różnych sandałowców. Ale też nie chodzi o to, żebym tutaj demonizować olejki eteryczne, dlatego że to jest jakaś zawsze opcja, niedroga opcja do poznawania pewnych rzeczy, tylko trzeba mieć na uwadze, że można się mocno zdziwić i mocno zniechęcić i mocno, nie wiem nawet jak to określić, ale jakby nie zrozumieć pewnej kwestii, dlatego że jest taka, a nie inna jakość olejków eterycznych. Zresztą olejki eteryczne mają też różną jakość. Różnego typu są olejki, są tańsze, droższe, różnie to bywa. I to, że jest jakiś olejek bardzo drogi, to też nie jest jakaś gwarancja, że to będzie jakiś wybitny składnik. Więc jakby to jest cały czas poszukiwanie, to jest cały czas sprawdzanie, to jest cały czas porównywanie tych składników i ich jakości i ich potencjału, ale trzeba mieć na uwadze, że na przykład weźmiemy jakieś olejki eteryczne, nie wiem, z drzewek iglas, jakieś świerki sosny i może być tak, że to jest po prostu naprawdę nieudane, że to w ogóle nie ma w sobie prawdy tych drzewek iglastych, że to zahacza jakieś takie rejony, które są problematyczne, nieprzyjemne. A potem jest takie wielkie zdziwienie, jak to jest, że w tych perfumach tak pięknie czuć sosnę, tak pięknie czuć świerk, cypres, nie wiem, cokolwiek, jakieś drzewko iglaste. Dlatego, że to jest właśnie poziom tych składników. Dlaczego w tych sandałowcach czujemy koperkowość, jakieś ogórki kiszone, a w innych jest po prostu
bajka, gładkość, taka drzewna esencjonalność, taka wręcz gęstość tych drzew, taka gęsta mleczność sandałowca, dlatego że są różnego typu składniki sandałowcowe o różnej jakości. I niestety prawda jest taka, że to często te tańsze mają takie korelacje, dlatego jest jakimś dla mnie totalnym nieporozumieniem, żeby drogi zapach niszowy z sandałowcem szedł w takie rejony, bo nie powinien, a zdarza się, że coś takiego idzie, tylko trzeba przyznać jeszcze, że sandałowiec ma swoją jakąś taką tolerancję na skórze i na kimś już wychodzą jakieś tony koperkowe, niekoperkowe, ogórki kiszone, a na kimś nie. Na kimś nie wychodziło, a nagle w jakiejś określonej aurze pogodowej, w określonym pH skóry, w określonych ostatnio używanych zapachach, diecie, nie diecie, wszystko, to co się jadło, to co się używało, wszystko ma wpływ i nagle coś się takiego pojawia. Na przykład amouage, guidance, chyba tak to się wymawia, klasyczne. Na mnie i wersji klasycznej, wersji tej takiej intensywniejszej, tej nowszej, w obu mocno się zaznacza z czasem sandałowiec, trochę się to wszystko wypłaszcza tym sandałowcem, nie jest to u mnie efekt zadowalający i oczekiwany i jednak go skreślam z tego względu chociażby, ale nie tylko. Natomiast na kimś innym, to też idzie w sandałowiec, ale już mocno w jakieś koperkowe strony ogórków kiszonych, u mnie to na szczęście taką stronę nie szło, natomiast nie szło w jakiś wybitny sandałowiec, jakby wskazałabym dużo ciekawsze, nawet i tańsze efekty sandałowca. Zresztą z sandałowcem jest ten problem, że chyba jakoś tak po prostu się popojawiały te różne składniki, różnego typu, różnej jakości te składniki i zaczął się problem z sandałowcem. Mam wrażenie, że kiedyś tego problemu nie było, że w tych różnych na przykład dawnych zapachach mainstreamu ten sandałowiec był na takim właśnie dobrym, jakościowym poziomie i on nie budził jakiegoś niepokoju, że może pójść w jakąś taką stronę dziwną i bardziej tworzył jakąś taką solidną bazę, taką solidną drzewną frakcję, taką właśnie dodawał właśnie takie bogactwo, taki orientalny charakter, takie właśnie bogactwo, gęstość, esencjonalność, no piękno. A nagle się zaczęło dziać, że tyle tych składników i tyle tych różnych problemów i nagle po prostu jakieś molekularne sandałowce i to na bliźniaczych do siebie sandałowców i naśladownictwo lepszym bądź gorszym skutkiem. Ale od razu powiem, że wśród moich składników pewne składniki jako essential oil też mam. Na przykład mam essential, mam dwa składniki z Davaną, w zasadzie miałam jeszcze trzecie, ale to myślę, dwa składniki z Davaną, zresztą piękny składnik i oba mam przepiękne. I akurat essential oil z Davany wybrzmiewa równie pięknie, migotliwie, urokliwie, musująco, tak trochę upojnie owocowo, ale tak po prostu wybitnie, nie jakąś taką stronę jakichś takich nieudanych owoców tropikalnych, tylko taką po prostu magiczną i migotliwą. Zarówno essential oil, jak i ten drugi składnik, także zbliżone. A propos kwestii składników, nut, wydźwięków i tak dalej jesienno-zimowych, cynamonowości. Mam bardzo dużo różnych składników cynamonowych. Nie wiem, czy w tym momencie to nawet nie jest około 7. Również miałam składnik jako essential oil, cynamonowy essential oil. I powiem szczerze, mając porównanie z dużą dozą innych składników cynamonowych, akurat ten wypadał w porządku, ale znalazłam lepsze, ciekawsze, pod różnym względem. Iglaki to jest właśnie też ten dobry temat do rozmów, ale to myślę, że będzie osobna część. Natomiast dużo mitów jest powtarzanych o iglakach, również przez osoby, które robią z siebie znawce. Na przykład już pojawiały się kwestie, że jodło nadała zieloności. Otóż żaden z składników jodłowych nie wpada w zieloność. One wpadają w jakieś tam drzewności, żywiczności, jakieś takie słodkie żywice, lepkie żywice, karmelowe lasy, różne składniki jodłowe. Miałam i mam, także no, to trzeba mieć na uwadze. Potem wychodzą różne kwiatki, jeżeli chodzi o bzdury odnośnie na przykład Palo Santo. Ludziom się wydaje, że Palo Santo czują w Carner Barcelona. Oczywiście to jest zdurna nazwa, nawet jeżeli podadzą w nutach, no niestety prawda jest taka, że Palo Santo pachnie zupełnie inaczej. Mam też składniki z Palo Santo, miałam też drewienka Palo Santo. No to jest przepiękny zapach, to drewienko, które miałam od jagody jest po prostu cudownym zapachem, mega intensywny. To samo drewienko, które leżało, to po prostu bajka. Natomiast no efekt w Palo Santo, Carne Barcelona, mam zresztą ten zapach. Taki bardziej bym powiedziała, może nawet nie na jesień, bardziej na zimę. Miałam kiedyś próbkę od jednej z widzek, widzki Justyny i potem skończyło się u mnie flakona. Natomiast on jest bardzo ciekawym zapachem, z wplecioną kwestią gourmą, ale właśnie z dużymi przełamaniami. Zresztą opowiadałam o tym zapachu, ale to nie idzie w Palo Santo. Nawet jeżeli tam podają w nutach, jest w nazwie, to niestety nie idzie. Jak się potem ludziom wydaje, że im podadzą Palo Santo w nazwie czy w nutach i to tak jest,
Albo jak się ludziom wydaje, że jak jest drogi zapach sandałowcem, to on jest drogi składnik został użyty. Albo jak się ludziom wydaje, że te zawartości olejków, które potem nam określają, że to jest eau de parfum de toilette i tak dalej, to są olejki eteryczne. Albo jak się ludziom wydaje, że mamy składniki syntetyczne i naturalne i że kwiaty to są składniki naturalne, taką informację też słyszałam. Niestety prawda jest taka, że są składniki kwiatowe naturalne i są składniki z wydźwiękiem kwiatowym syntetyczne. Ja mam na przykład bardzo dużo różnych absolutów z kwiatów. Na przykład mam absolut mimozy, mam absolut czampaki, mam absolut osmantusa, mam i naturalny, i syntetyczny na przykład. No różne tak naprawdę kwestie. Mam absolut liście fiołka, to akurat konkretnie liście, ale no, liście odnośnie kwiatu. W każdym razie są różne, ale są też syntetyczne. I to też nie jest tak, że składnik naturalny równa się sukces, a składnik syntetyczny to od razu źle, dlatego że składniki syntetyczne są potrzebne w pewnych kwestiach, na przykład zadaniowych, a i też warto mieć na uwadze, że czasami składnik syntetyczny coś naprawdę bardzo dobrze oddaje, a tu składnik naturalny wcale się nie popisał w tej kwestii. Mam na przykład naturalne absoluty z różnych lotosów i mam też taki składnik z wydźwiękiem lotosowym, który jest składników syntetycznych. I tutaj powiem szczerze, z tymi lotosami to bym miała taką trochę zagwostkę, czyli mając różne naturalne absoluty, mamy w ogóle lotos różowy, lotos biały, lotos niebieski i właśnie absoluty, naturalne składniki te kwiatowe właśnie w postaci absolutów, jakby to trzeba mieć na uwadze. To nie jest wszystko takie zero-jedynkowe i są składniki syntetyczne bardzo dobre, są składniki syntetyczne bardzo potrzebne, są składniki syntetyczne bardzo zadaniowe, ale uważam, że trzeba mieć naprawdę mocno na uwadze składniki naturalne z przepiękną prawdą, czy to różnych kwiatów, czy to różnych owoców. I jeżeli takie składniki są oferowane, można zdobyć naprawdę wybitne składniki naturalne, kwiatowe i wybitne składniki naturalne, owocowe, to trzeba mieć je na uwadze. Oczywiście nie odrzucając całkowicie syntetycznych, bo niektóre są naprawdę potrzebne, ale tak jak mówię, to jest zabawa, to jest fajna zabawa, to niesamowicie rozwija, to jest poznawanie rzeczy i potem możemy się bawić w takiego znawcę, bo jeżeli my nie poznajemy składników, ale potem mówimy wnioski odnośnie mirtu, odnośnie palosanto, odnośnie akacji, mimozy, jakieś bzdury o irysie, bzdury o fiołku, bzdury o liście fiołku, o maśle irysowym, o kwestii naturalnych i syntetycznych składników, kwestii właśnie tych essential oils. Także no niestety prawda jest taka, że żeby się faktycznie bawić w znawcę, to trzeba naprawdę bardzo dużo nie tylko poczytać, przede wszystkim poznawać te rzeczy, poznawać doświadczalnie, bo to, że nam ktoś coś napisze o jakimś składniku, czy to, że nam będzie to podane w nazwie czy w nutach, to niestety nie jest jakaś prawda, którą my przyjmujemy i potem podajemy dalej jeszcze z jakimś tonem znawcy. Po prostu my musimy te rzeczy poznać, posprawdzać, poporównywać, podoświadczać.